No dawno mnie na YouTubie nie było, ale wracam dzisiaj do Was mam nadzieję, już widzicie w tytule, dużą i mega ważną dla mnie historią. Nagrywam ten filmik już po raz drugi. Pierwsza wersja miała 2,5 godziny, więc teraz mam nadzieję, uda mi się skompresować ten przekaz, ale jeżeli w trakcie takiej mojej opowieści będziecie mieć jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, bo bardzo chętnie na pytania odpowiem w Q&A w najbliższym czasie. Druga sprawa jest taka, że mówię o naszej historii niepłodności i naszym doświadczeniu in vitro w liczbie mnogiej, no ponieważ jest to doświadczenie moje i mojego męża Kamila, którego dobrze znacie z vlogów, ale Kamila tutaj ze mną nie ma. Ja będę opowiadać to sama. Kamil oczywiście nie tylko, że no, dobrze i dokładnie wie, o czym będę mówić, ale także to dzięki niemu niektórymi rzeczami się dzielę, bo ja bardzo chronię informacje o moich bliskich, takie wrażliwe, ale tutaj Kamilowi bardzo zależało, żebym także podzieliła się takimi kawałkami takich historii, które momentami dotyczą także bardziej jego właściwie niż mnie. Także możecie być spokojni, tutaj Kamil jest zadbany, zaopiekowany, bezpieczny, wręcz on mnie tutaj zachęcał, żeby otwarcie o pewnych rzeczach powiedzieć. Ale znowu, jeżeli chcielibyście jakieś pytania stricte jemu zadać, to także dajcie znać, napiszcie to po prostu w komentarzu. Ja postaram się do tego Q&A namówić go do przynajmniej jakiejś krótkiej wypowiedzi, do przynajmniej odniesienia się do jakichś kwestii, na których Wam będzie zależeć. Tak jak wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał albo obserwujecie mnie na Instagramie, nie mamy dzieci. Choć jesteśmy małżeństwem od końca 2017 roku. Bardzo się cieszę, że coraz więcej mówi się w internecie o tym, że nie każda para, nie każda w ogóle osoba chce mieć dzieci. Dzięki temu coraz więcej osób ma odwagę słuchać swoich własnych potrzeb i marzeń, w ogóle siebie, a nie tego, czego oczekuje od niego społeczeństwo. I to jest według mnie ogromna wartość. Jednak nie jest to nasz przypadek. Akurat u nas sytuacja wygląda i wyglądała tak, że no od zawsze, od kiedy się poznaliśmy, a tak naprawdę każdy z nas osobno, także jeszcze wcześniej, bardzo chcieliśmy mieć dzieci. Moją największą motywacją, właściwie we wszystkim, co robiłam już jako pełnoletnia osoba, było to, że nawet jeżeli jest niesamowicie trudno, to dam radę, dlatego że chcę przez to wszystko przejść bardzo świadomie, wszystko to zrozumieć, żeby kiedy będę mieć już dzieci, potrafić je wspierać i przekazać im dalej to wszystko, na co ja muszę zapracować sama. I nigdy nie przypuszczałabym, że trudności na tej drodze do zostania rodzicem w moim przypadku zdecydowanie nie skończą się, wiecie, na tych wyzwaniach, o których powiedziałam. Zaczęliśmy się starać o dziecko na tym przełomie 2017-18 roku i przez pierwszy rok słyszeliśmy o tym, że nie ma się co przejmować, że do roku czasu to w ogóle zero stresu, normalka. Ale kiedy już ta rocznica zaczęła się zbliżać, no to także i my zaczęliśmy się coraz bardziej niepokoić. I 2019 rok to było już takie intensywne diagnozowanie się. Ja regularnie badałam się u ginekolożki i no zawsze było u mnie wszystko książkowo, ale zaczęłam też leczyć Hashimoto, więc problemy z tarczycą. Dosyć szybko udało się jakby przez to przejść, więc te przyczyny zaczęły się wyczerpywać. Nic nie było widoczne, co by mogło być przyczyną tego, że nie zachodzę w ciążę. Zaczęłam też namawiać Kamila na to, żeby się zbadał. Niestety jakoś chyba u nas kulturowo strasznie jest trudnym tematem badanie nasienia. Często to jest dla mężczyzn wstydliwe, albo, nie wiem, jakoś związane z poczuciem winy, może z poczuciem, że nie są wystarczający. Przyznam, że byłam bardzo zaskoczona tym, że mój partner, który jest no na tylu polach tak bardzo odważną osobą i taką hop do przodu, w tym temacie naprawdę ciężko mu było się przełamać i przez kilka tygodni, jeśli nie miesięcy, oswajał się z tą myślą, że kurczę, trzeba te badania zrobić. I mówię to właśnie dlatego, że sam prosił mnie, żebym o tym powiedziała, że jakby wstyd wokół badań tak zwanego seminogramu to jest w ogóle jakiś temat super zastanawiający i super smutny. Wiem, że wiele
par w ogóle wypada z leczenia niepłodności właśnie z tego powodu, że część, nawet spora mężczyzn nie jest w stanie jakby się przełamać, żeby w ogóle wziąć pod uwagę to, że ta przyczyna problemu może tkwić w ich organizmie. I tutaj podkreślam absolutnie nie w nich, w ich organizmie. To jakby problemy z niepłodnością nie są niczyją winą. One zawsze są wspólne i są wyzwaniem dla pary. Dlatego tak ważne jest dbanie o relacje podczas leczenia niepłodności, czy w ogóle konfrontowania się z diagnozą niepłodności. Od pierwszych badań Kamila zobaczyliśmy, że no chyba trafiliśmy na przyczynę problemu. Konsultowaliśmy się u takiego androloga specjalizującego się także w płodności i to samo diagnozowanie się na tym etapie było trudne, ponieważ konieczne były przerwy chyba co 3 miesiące. Kamil brał leki, musiał po 3 miesiącach znowu zrobić to badanie, znowu do lekarza, po 3 miesiącach znowu badanie, znowu lekarza, więc to wszystko długo trwało. Ale jeszcze w 2019 roku ostatecznie usłyszeliśmy, że nasze szanse nawet na in vitro to około 5-10%. I chociaż trochę się już przez te parę miesięcy diagnozy oswajaliśmy z tą myślą, że chyba będzie ciężko, to ostatecznie ta diagnoza mnie mocno podłamała. Bo chociaż Kamil był od kiedy się znamy bardzo otwarty na opcję adopcji, dla mnie ta opcja była dużo trudniejsza do zaakceptowania i dużo trudniej mi było emocjonalnie pogodzić się z tym i przeżyć tę żałobę, że nawet w takich, wiecie, przedbiegach, że nawet zanim zaczęliśmy jakieś realne tutaj działania, realne leczenie, pozostaje nam chyba tylko się poddać, czy zrezygnować, odpuścić. 5-10% szans to też nie jest 0%, ale to, co wiedziałam o in vitro, to to, że jest to bardzo, bardzo obciążająca dla kobiety metoda i mogąca trwać w nieskończoność. Chyba tego się najbardziej bałam, że wpadnę w jakiś ciąg kolejnych prób, które też na bieżąco będą mi uniemożliwiały normalne życie, a tak naprawdę ostatecznie jest tak znikoma, tak mała szansa, że się uda. To był w ogóle duży temat, w którym bardzo mi też pomogła psychoterapia. I też psychoterapia pomogła mi trochę zmienić swoje myślenie o adopcji jako możliwości, że przestałam myśleć tylko o jej minusach i o jej ciężarach, których jest sporo, ale zaczęłam zauważać szanse, które adopcja klasyczna daje. To, że na przykład kiedy dziecko pojawi się w naszym domu, ja będę w pełni sił, a nie będę wykończona porodem i ciążą. To, że może łatwiej będzie mi nie przenosić na to dziecko własnych wyobrażeń i oczekiwań własnych, bo z góry będzie jasne, że ono będzie zupełnie inne niż my. No i ostatecznie też ten argument, że to będzie po prostu nasze dziecko i ta genetyka czy biologia no nie jest kluczowa, bo możliwe, że naszą opcją jest albo nie mieć dziecka, albo dziecko zaadoptować. Taki proces żałoby oczywiście trwał miesiącami i nawet nie powiem, ile dokładnie trwał. Ale gdzieś jeszcze w 20 roku, 21 to już w ogóle na całego, zaczęliśmy poszukiwania ośrodka adopcyjnego, w którym moglibyśmy zrobić kurs adopcyjny. I to się udało i przeszliśmy te wszystkie rozmowy kwalifikacyjne, zrobiliśmy cały kurs. Bardzo cenne doświadczenie. Z tym, że 2-3 lata po tej pierwszej naszej diagnozie ginekolożka na takiej rutynowej też kontroli podpowiedziała mi, żebyśmy sobie jeszcze sprawdzili, bo jest nowa klinika in vitro w Krakowie, żebyśmy sobie jeszcze sprawdzili na wszelki wypadek, czy rzeczywiście nie ma szans, bo są nowe metody leczenia niepłodności i zaczęła mi też o nich opowiadać. Trochę się wtedy zaniepokoiłam, bo już byłam pogodzona z tym, że adopcja, no ale też porozmawialiśmy z Kamilem i zdecydowaliśmy, że dla takiego spokoju i poczucia, że zrobiliśmy co mogliśmy, wybierzemy się do tej kliniki in vitro. Parę tygodni też potrzebowałam na to, żeby się z tą myślą oswoić i w ogóle się zebrać i znowu o tym dyskutować. Ale żeby Was nie skłamać, jakoś wiosną 2020 roku, kiedy jeszcze byliśmy w trakcie kursu adopcyjnego, byliśmy na pierwszej wizycie naszej w klinice u lekarza ginekologa,
który właśnie prowadzi procedury in vitro i no, leczy niepłodność. I on z kolei spojrzał na sprawę zupełnie inaczej. Zobaczył nasze badania i w ogóle nie był jakiś zdystansowany czy sceptyczny, tylko od razu powiedział nam, że jest taka opcja operacji mikrotese. Muszę przeczytać tę nazwę, bo jej nigdy nie zapamiętam. Mikrochirurgiczna ekstrakcja plemników z jądra. Kamil się przeraził, jak to usłyszał trochę. Ja byłam w szoku, bo kolejne pytanie lekarza, w ogóle z uśmiechem, w ogóle wspaniały lekarz, ja też na końcu powiem wam, w jakim miejscu się leczyliśmy. Lekarz zapytał, no to co, kiedy zaczynamy stymulację? I po, jeżeli mamy w 19 roku diagnozę, to 20, 21, 22, po niecałych 3 latach już takiego życia, oswajania się z tym, że odpuszczamy ten temat, przeżyliśmy swoją żałobę, zagłębiamy się w ten temat właśnie adopcyjny, temat też rodzin zastępczych. W ogóle to jest tak ciekawe, ten temat. I też nie mogę się rozwlekać, bo za długo to będzie trwać, ale to jest w ogóle mega, mega ciekawy i duży temat. I tutaj nagle, wiecie, dostajemy takie, że jednak to in vitro, które dalej brzmiało dla mnie enigmatycznie. Ja w ogóle chyba dopiero podczas tej wizyty w rozmowie z lekarzem zrozumiałam, że in vitro to nie jest zabieg, czy to nie jest jeden zabieg, tylko to jest cała, no właśnie dlatego się mówi procedura, bo to jest procedura składająca się zazwyczaj dwóch zabiegów, a tak naprawdę no pierwsze ze stymulacji hormonalnej jajników, czyli branie leków, żeby organizm w ciągu jednego cyklu przygotował więcej, jak najwięcej komórek jajowych, nie tylko jedną, jak zwykle. Później jest zabieg pierwszy, zabieg punkcji pobrania tych komórek od kobiety. Jednocześnie w tym samym czasie potrzebne są plemniki i w naszym przypadku operacja mikrotese. Następnie taki etap laboratoryjny, gdzie już embriolodzy w laboratorium łączą te dwa zestawy genów, a później przygotowanie się do transferu, jeżeli udało się uzyskać zarodka, przynajmniej jednego, przygotowanie organizmu kobiety do transferu tego zarodka do macicy, czyli no branie leków po prostu, hormonów, żeby organizm zaskoczył, no bo nagle do środka dostanie się zarodek na przykład w piątej dobie rozwoju. Potem drugi zabieg kobiety, transfer zarodka, a po nim po 10 dniach można sprawdzić, czy się jest w ciąży badaniem beta-HCG. I in vitro to jest cały ten proces, który zresztą może być jeszcze bardziej skomplikowany i może zawierać jeszcze dodatkowe elementy, zabiegi i tak dalej. To była wiosna 2022 roku, kiedy właśnie tę szokującą informację otrzymaliśmy. I ja czułam, że bardzo potrzebuję tego lata, jeszcze zanim rozpocznę jakąkolwiek stymulację hormonalną. Tak psychicznie potrzebuję tego, żeby pożyć, żeby przez jakiś czas pożyć. Wiecie, udało mi się wyleczyć depresję. Przeszliśmy tyle, bardzo dużo przeszliśmy także w innych tematach w 19 i 20 roku. To był bardzo trudny, w ogóle pierwsze lata naszego małżeństwa naprawdę nie szczędziły nas. Więc umówiliśmy się, że w sierpniu wrócimy i wtedy rozpocznę przygotowania do punkcji. Tak też się stało i te leki, właśnie te legendarne zastrzyki, które się bierze wtedy, były dla mnie totalnie lekkim doświadczeniem. Wręcz pamiętam, że śmiałam się, że czuję się lepiej niż normalnie na tych zastrzykach. Na tym etapie stymulacji hormonalnej jajników trzeba być bardzo skrupulatną, brać dokładnie wskazane ilości leków o dokładnie wskazanych porach przez lekarza. Też często trzeba się pojawiać u lekarza, żeby on kontrolował to, co się w środku dzieje, jak te komórki jajowe dojrzewają, ile ich jest, jaki mają rozmiar. Więc to jest taki bardzo intensywny czas. Niemniej za tym pierwszym razem naprawdę czułam się świetnie i może tak 2 dni przed wyznaczonym terminem zabiegu czułam jakikolwiek subtelny dyskomfort. I także ten pierwszy zabieg stymulacji był dla mnie, pamiętam, taką jakby przygodą, że nagle nareszcie się coś dzieje. Nie czekamy już w nieskończoność na kolejne diagnozy, kolejne badania, kolejne wyniki, tylko po prostu coś się dzieje. I samo to po tych kilku latach no, takiej bezradności
bardzo bardzo dawało mi dużo radości. Bardzo mnie cieszyło. Zabieg punkcji jest w znieczuleniu ogólnym, trwa kilkanaście minut, ale po nim myślę, że zajęło mi wrócenie do siebie może tydzień. Naprawdę nie było to wtedy obciążające jakoś szybko. Bardzo dobrze się czułam, też dlatego, że wiedziałam, że muszę być silna za siebie i za Kamila. Temat operacji Kamila był przez te trzy miesiące cały czas jakby na wokandzie u nas. Był bardzo trudny dla Kamila, bo niestety on z momentem tych pierwszych diagnoz, które pokazały, no, że jest poważny problem z nasieniem, jakby przestał wierzyć w swój organizm. Za każdym razem, kiedy byliśmy w klinice i mieliśmy możliwość o tym porozmawiać i też z paniami położnymi, Kamil dopytywał, jak ta operacja wygląda, czy to boli, jak bardzo boli, jak szybko się wraca do siebie. Bardzo to przeżywał, co jest absolutnie zrozumiałe i chyba bardziej niepokojące byłoby, gdyby ktoś takiej, wiecie, takiej sytuacji nie przeżywał, tak? I nie byłaby dla niego trudna. I widziałam, że w nim kłębi się po prostu ten lęk. I ta obawa, i to poczucie, że to nie ma sensu, że on będzie cierpiał bez sensu, że to nic nie da. I byliśmy jakoś w klinice dwa dni przed naszymi zabiegami, bo oba są w ten sam dzień. I on jeszcze raz właśnie zapytał pani położnej o to, jak to wygląda i ona jakoś tak powiedziała bardzo uczciwie, ale no nie lukrując, ale też nie strasząc, że no wie pan, no bywa różnie, tak jedni mężczyźni wracają do siebie dwa tygodnie, drudzy po trzech, czterech jeszcze czują jakiś dyskomfort, no ale no, też są panowie, którzy świetnie jakby się czują, jakby bardzo szybko wracają do siebie, więc no na tej zasadzie jakby tłumaczyło bardzo racjonalnie, tak uczciwie. I no chyba Kamil najbardziej usłyszał to, że może mu być ciężej właśnie, że tak naprawdę to jest rana, że to jest, wiecie, rozcięcie, że to jest operacja. I dosłownie te dwa dni przed zabiegiem wróciliśmy do domu i on powiedział mi, że jednak się nie zgadza. Że nie przeskoczy tego, że on uważa, że ta operacja nie ma sensu, że do niczego to nie doprowadzi, że on po prostu nie chce cierpieć. Zupełnie zrozumiałe i też, wiecie, taki, często się mówi o prawie do ciała kobiety, no tutaj odwrotną mieliśmy sytuację, więc to był jeden z najtrudniejszych momentów w całym procesie naszym leczenia niepłodności. Ponieważ z jednej strony był Kamil, który miał uzasadnione obawy. Tak mogło być, że ta operacja nic nie da. Nikt nam tutaj niczego nie mógł obiecać. To było ryzyko. Każda też operacja jest związana z różnymi ryzykami, z dyskomfortem w wracaniu do zdrowia, z poświęceniem właśnie swojego ciała, czasu, części życia. Z drugiej strony byłam ja. Starałam się być, jakby to wszystko rozumieć, też być cierpliwa, absolutnie, nie wiem, nie przymuszać Kamila przez ten długi czas, no bo wiecie, musiałam pracować tak nad nim, żeby pierwsze zrobił te badania, później i tak dalej. I wiecie, też nad tą operacją też musiałam, no przekonywałam go po prostu, ale no też mówiłam, że no ostatecznie to jest twoje ciało i jakby ty musisz czuć w sobie też otwartość na to. A jednocześnie, wiecie, też we mnie w tym momencie już poczułam taką złość na to, że kurczę, okej, to jest, dla ciebie to jest ta operacja jedna, a dla mnie tu się zaczyna dopiero hardkorowa droga, która będzie trwać nie wiadomo jak długo. Jakby ta trudność Kamila na tej operacji miała się już zakończyć, cokolwiek by się tam nie wydarzyło, a moja prawdopodobnie dopiero się tak naprawdę rozwijała, tak? Że nie wiemy, ile będzie prób, że dalej to wszystko już będą obciążenia dla mnie, na które ja byłam jakby super gotowa. Mimo, że też mnie to przerażało. I to był taki moment, w którym no ja postawiłam jasno też sytuację i tak jakby stanowczo, że Kamil, jest to ważne, rozumiem, że jest to dla ciebie super trudne, ale zobacz, jaka to jest szansa, jakby ile dni jakby z tym jakby żyłeś, godziłeś się i teraz przed samym zabiegiem po prostu się boisz, a co jeżeli się uda, co jeżeli okaże się, że to jest ten moment lęku, przez który warto przebrnąć. No, może ta rozmowa nie brzmiała aż tak dyplomatycznie wtedy, ale no po prostu był to super trudny moment.
Ostatecznie przekonałam Kamila i no, musiałam być bardziej stanowcza, ale czułam, że walczę wtedy o nas i o tak ważną dla nas rzecz. Było tak wiele momentów w naszym związku, w którym to Kamil mnie stawiał do pionu i wspierał, jakby tak po prostu stawiał na nogi i to był ten moment, kiedy to ja czułam, że muszę postawić na nogi jego. I ostatecznie, tak jak wspomniałam, no oboje stawiliśmy się w klinice te dwa dni później. Od razu po swoim zabiegu też czekałam na lekarza, żeby się dowiedzieć, jak tam operacja Kamila. I okazało się, że to była w ogóle super, wszystko się udało, wręcz wzorcowo, więc od tego momentu już temat w ogóle plemników był załatwiony i jakby zabezpieczony. I też to było super, że Kamil już tego samego dnia mógł dostać te informacje od razu, kiedy się wybudził i po prostu się mógł od razu ucieszyć z tego, że nie musiał czekać dłużej, tylko już od razu miał tą informację, że było warto, że było warto zawalczyć. I też kazał mi przekazać, że jeżeli znacie osoby, które właśnie zastanawiają się nad tym zabiegiem, mają co do niego obawy i to one ich powstrzymują, to żeby przekazać, że naprawdę jest to totalnie sprawa do ogarnięcia i że warto, ale może poproszę go, żeby to jeszcze w tym Q&A może powtórzył. Ale w ogóle temat męskiej niepłodności jest jakby... Dziwnie się czuję też mówiąc o tym, no bo jestem kobietą, inaczej byłam wychowywana, inne rzeczy słyszałam, z innymi się zdążyłam przez te lata właśnie tego kulturowego wychowania na kobietę, wiecie, oswoiłam, zawsze wiedziałam, że no jeżeli będę chciała mieć dzieci, to będę musiała urodzić, będę musiała przejść przez jakieś trudne doświadczenia fizyczne. U mężczyzn jest zupełnie inna perspektywa i też inna droga, inne problemy, inne trudności, inne wyzwania. No panowie, no nie jesteście w łatwej też sytuacji i po prostu trzymam kciuki, żebyście znaleźli w sobie tę moc i siłę, żeby o siebie zawalczyć, żeby się nie poddać i dać sobie szansę po prostu. Po obu naszych zabiegach embriolodzy zapłodnili moje komórki jajowe pozyskanym materiałem genetycznym i u nas to nie było klasyczne in vitro, ale tak zwane ICSI. I tutaj też się będę posiłkować źródłami. Klasyczne in vitro polega na dodaniu kilkudziesięciu tysięcy odpowiednio przygotowanych plemników do komórek jajowych wraz z otaczającym je komórkami ziarnistymi. Pojedynczy plemnik musi samodzielnie przedostać się przez warstwę komórek ziarnistych i dotrzeć do wnętrza oocytu, czyli komórki jajowej. Tymczasem ICSI to modyfikacja metody in vitro i polega na podaniu pojedynczego wybranego plemnika do komórki jajowej za pomocą specjalnej mikropipety. I to jest to, co w ogóle wiele osób kojarzy najbardziej z in vitro. To nagranie, w którym mamy komórkę jajową i lekarz mikropipetą wprowadza plemnik bezpośrednio do środka. Więc wystarczy jeden plemnik i jedna komórka jajowa, teoretycznie. Przez kolejne 5 dni my sobie dogorywaliśmy i wracaliśmy do siebie po tych naszych zabiegach. Kamil miał urlop, ja też zrobiłam sobie przerwę i codziennie dostawaliśmy przez 5 dni informacje o tym, co dzieje się z tymi zapłodnionymi komórkami jajowymi. I na kilkanaście zapłodnionych komórek jajowych, nie pamiętam czy to było 11 czy 12, do piątej doby dotrwał jeden zarodek. Trudną konsekwencją tej sytuacji było to, że w takim razie, jeżeli się nie uda, przy kolejnym podejściu, przy kolejnej próbie in vitro będę musiała znów przechodzić przez punkcję, czyli jakby wracamy do samego początku. Niemniej był zarodek. To samo to w sobie już też budziło nadzieję. Ze względu na ryzyko powikłań lekarz zdecydował o odroczeniu transferu, czyli że transfer będzie w kolejnym cyklu czy za dwa cykle, w zależności od tego, jak będę wracać do formy. W międzyczasie przeprowadziliśmy się do Warszawy i niestety złamałam rękę. To już drugi raz, wtedy to było to drugie złamanie, bo pierwsze było zaraz po tej informacji od lekarza, że jednak właśnie, kiedy stymulacja? I to drugie złamanie było dla mnie w ogóle bardzo, bardzo trudne też psychicznie. Raz, że odroczyło o kolejne kilka miesięcy, bo jednak badania rentgenowskie, no nie można ich robić, kiedy potencjalnie można być w ciąży, a po zabiegu transferu mamy na to nadzieję, tak, że ta ciąża będzie. I chyba cały trud też tego wszystkiego i rozwalenie się całych planów i cały też mój lęk przed tym, że czas upływa, że te miesiące po prostu płyną. My cały czas działamy, cały czas coś robimy, te miesiące płyną i tu nagle taki głupi wypadek, który sprawia, że tracę ileś miesięcy,
A już wtedy miałam 32 lata i to nie jest późno, to jest super, że ten lekarz mi powiedział, że on chciałby leczyć kobiety w tym wieku, bo jednak zrozumiałam, że większość pacjentek jest starsza. Niemniej, przy tak wyczerpującej i długotrwałej procedurze, czas płynie dużo, dużo szybciej. To wszystko też spowodowało nawrót stanów depresyjnych, więc też musiałam brać leki, w związku z czym ponad pół roku czekałam na możliwość przygotowania się do transferu zarodka, ale kiedy już do tego doszło, to byłam już tak super zmobilizowana i w ogóle pozytywnie nastawiona. Wróciłam sobie oczywiście do uprawiania sportu, bo też starałam się cały czas robić wszystko, żeby, wiecie, być w jak najlepszej formie, nie tylko psychicznej, ale też fizycznej, bo w takiej sytuacji nie wiadomo, który transfer się uda, kiedy zajdę w tę ciążę. Do ciąży też warto się fizycznie przygotować i to wszystko jest tak tutaj w takiej sytuacji skomplikowane i trudne, gdzie po zabiegu też jakiś czas wracasz do siebie, musisz znowu, żeby jeszcze zdążyć jakąś tak kondycję mieć do kolejnego zabiegu. Już nie mówię nawet o pracy i o staraniu się załatania dziur, bo nie chciałam też mówić przecież, że przez to przechodzę, chciałam to zostawić dla siebie, a jednocześnie nie chciałam tworzyć przerw w publikowaniu rzeczy na YouTubie czy na Instagramie, więc to wszystko musiałam jakoś tak ogarnąć, żeby łatać te dziury czasowe i jakoś po prostu starać się wykorzystać każdą energię, jaką mam na to. Samo przygotowanie do transferu pierwszego jakoś chyba mnie bardzo jeszcze nie osłabiło, może troszkę, ale sam transfer mocno jakby wpłynął. Ja przez 2 miesiące byłam mega osłabiona. Bardzo, bardzo starałam się jakby zmotywować, żeby jak najszybciej właśnie znowu wrócić do ruchu, ćwiczyć i tak dalej, ale może po miesiącu, półtora byłam w stanie w ogóle pójść na jakiekolwiek zajęcia, czy w ogóle rzeczywiście się ruszać, bo zasypiałam na stojąco. Miałam takie oznaki, jakbym była w ciąży, ale niestety 12 czy 10 dni po zabiegu zrobiłam badanie beta-HCG i niestety nie zaszłam w ciążę, nie udał się ten pierwszy transfer. To 10 dni w ogóle czekania na zrobienie tych badań z krwi to jest mega ciężki czas, mega niefajny, ale kiedy po tych 2 miesiącach już zaczęłam wracać do siebie, cały czas przecież nagrywałam, więc możecie sobie z nową świadomością wrócić do tych vlogów, które ja cały czas w międzyczasie nagrywałam. To pomogło mi, wiecie, jakoś się zebrać i po prostu zmotywować to, że skupiłam się na tym, że dobra, przechodzimy do kolejnej próby. Miałam tak to ustawione w głowie, że robimy 3 próby, że jeżeli nie uda się 3. próba, to wtedy się zatrzymujemy i zastanawiamy, czy działamy, czy próbujemy dalej, co dalej po prostu. Jednocześnie wróciłam sobie na psychoterapię, bo swoją tą taką główną skończyłam 2 lata wcześniej, ale poszłam sobie na psychoterapię CBT, tak żeby zyskać po prostu konkretne narzędzia i zająć się dokładnie tym tematem jakby niepłodności i też tej niepewności pomiędzy zabiegami i pomiędzy procedurami. Potrzebowałam wsparcia. Także razem, wydaje mi się, że w wakacje zaczęliśmy terapię małżeńską. Nie byliśmy w ogóle bliscy nawet żadnego kryzysu i wszystko, wiecie, mieliśmy dobrą relację, z czego też się cieszę, bo że nie czekaliśmy do jakiegoś większego problemu między nami. Przekonała nas do tego zwyczajna świadomość tego, że to, przez co przechodzimy, jest bardzo trudne i że chcemy to przeżyć jak najlepiej. Jak najlepiej też się rozumieć, potrafić się wspierać, po prostu popracować też nad tym związkiem. Także dlatego, że jejku, jeżeli się uda, to będziemy rodzicami i to też będzie bardzo intensywny, trudny czas i wtedy tej przestrzeni na właśnie taką terapię może być dużo mniej. Więc staraliśmy się tę przestrzeń jak najbardziej wykorzystać, tak żeby się sobą zaopiekować i jeszcze tak zadbać o siebie. Jak najszybciej tylko mogliśmy, wróciliśmy do kolejnej procedury, rozpoczęliśmy kolejną procedurę, czyli znowu stymulacja hormonalna. I tym razem to hormonalne przygotowanie się do punkcji było dla mnie dużo cięższe. Bardziej miałam po prostu takie spuchnięte, obolały brzuch.
Także dlatego, że zdecydowałam się, to znaczy lekarz to zaproponował, tylko no ja musiałam podjąć decyzję na bardziej intensywną stymulację hormonalną, czyli więcej leków, częstsze dawkowanie. Oczywiście to wszystko bardzo precyzyjnie wyznaczone przez lekarza, żeby uzyskać jeszcze więcej tych komórek jajowych, bo z nadzieją, że może uda się uzyskać więcej niż jednego zarodka, tak jak ostatnio. Mieszkaliśmy już wtedy w Krakowie, ale tak bardzo dobrze się czuliśmy w tej klinice i takie mieliśmy też tam zaufanie i relacje z lekarzem, z paniami położnymi, że zdecydowałam, że będę jeździć po prostu do Krakowa. Więc często byłam wtedy w Krakowie i na zabieg punkcji także przyjechałam sama, bo nie wiem, czy Kamilowi się kończyły dni urlopowe, czy po prostu nie chcieliśmy, żeby kolejne dni urlopowe przeznaczał na ten przejazd. I to był jedyny w ogóle zabieg, w którym Kamil nie był przy mnie. Ale przecież to nie była moja pierwsza punkcja, więc miałam takie poczucie, że no jakby naprawdę spoko, wrócę do siebie bez problemu. Oczywiście nocowałam u przyjaciółki, więc jakby czułam się totalnie zaopiekowana i bezpiecznie. Ale po tym zabiegu niestety już nie było tak łatwo jak po pierwszej punkcji, bo niestety zdarzyły się komplikacje, czyli hiperstymulacja jajników, i to też jest taka. Ponoć naprawdę rzadko się to zdarza, więc miałam pecha, ale jakoś tak w ogóle mam często pecha, że przechodzę ciężej rzeczy, takie zdrowotne i różne, no po prostu medyczne rzeczy przechodzę jakoś często ciężej niż inne osoby. I czułam już po kilku godzinach od zabiegu, jak sobie wróciłam właśnie do przyjaciółki, do mieszkania, że coś się złego dzieje, że jest mi strasznie niedobrze, że ten brzuch naprawdę tak nie, no, męczy mnie bardzo, że tak spuchło, że to nie jest tak jak ostatnim razem. Miałam wracać do Krakowa, wydaje mi się, tego samego dnia, wieczorem, ale nie byłam w ogóle w stanie. Następnego dnia kupiłam pociąg na 11-12 z nadzieją, że no to będzie i tak najlepsze godziny, gdzie mogę mieć najwięcej energii. I kupiłam bilet na Pendolino, wiecie, żeby mieć największy możliwy komfort tej podróży, ale te 2,5 godziny to było chyba najcięższa podróż w moim życiu. Spędziłam ją z głową między kolanami z nadzieją, żeby nie zemdleć i nie zwymiotować się. I żeby tylko dojechać do Warszawy, gdzie od razu przejął mnie Kamil i już tam odprowadził do mieszkania i do łóżka. Byłam oczywiście w kontakcie też z lekarzem. On jakby tu skierował mnie, żeby tutaj pójść też do ginekolożki rozmawiał z nią też przez telefon razem, co tam mi się dzieje, więc czułam się też pod takim medycznym kątem bezpiecznie, że nie wiem, nie zostawiona na pastwę losu, tylko że jednak jest cały czas ten mój lekarz, który tutaj czuwa nad sytuacją, i także ta ginekolożka, do której przyszłam na konsultację, od razu jakby też tak fajnie się jakby mną zajęła i nie wiem, wiecie, dla mnie taki temat jak OHSS, czyli ta hiperstymulacja jajników, to ja nie wiedziałam, że coś takiego może być. Polega to na tym, że jajniki, które zazwyczaj, z tego co przeczytałam w internecie, mają między 2 a 4 cm, no to po prostu puchną i moje spuchły do wielkości 10 cm, w związku z czym wszystko, no w brzuchu przestało być miejsca, mój brzuch był taki na maksa spuchnięty i bardzo, bardzo twardy. I nie dość, że właśnie było mi bardzo niedobrze, nie byłam w stanie jeść, bo cały żołądek był bardzo ściśnięty, to także to wszystko w brzuchu jakby poszło do góry i bardzo naciskało na płuca. I nie mogłam wziąć głębszego oddechu, tylko ciągle takie płytkie oddechy. I to było mega ciężkie, bo trwało przez tydzień, półtora i dopiero wtedy zaczynało być lżejsze. Najszybciej po tygodniu, wydaje mi się, po bardzo powoli zaczęło być lepiej, ale udało mi się ominąć szpitala, na czym mi zależało, że gdyby spuchły trochę bardziej te jajniki, to już musiałabym iść do szpitala. Oczywiście to były decyzje podjęte przez lekarza, a nie przez moje widzimisię. Niemniej odetchnęłam z ulgą, że mogę po prostu przetrwać to we własnym łóżku, bo niestety był to stan, który musiałam przetrwać. Kiedy więc wróciłam do normalności, czyli mogłam normalnie oddychać, normalnie zjeść. Jest to luksus, powiem wam, naprawdę w życiu człowiek nie docenia, jak wiele może. To też mieliśmy już ostateczną informację o tym, co działo się w laboratorium, bo dostawaliśmy codziennie telefony, co się dzieje, co się dzieje z zarodkami. I niestety do piątej doby znów
dotrwał tylko jeden zarodek. Kiedy wróciłam do siebie, pojechaliśmy do Krakowa właśnie na konsultację, na rozmowę, co dalej, kiedy transfer, jak transfer, w jakiej kondycji jest w ogóle ten zarodek, bo te zarodki to mogą być w różnej fazie rozwoju i są takie super rozwinięte, są troszeczkę mniej, a mimo to jakby wszystkie mają potencjał, że może z nich być ciąża. No i na miejscu usłyszeliśmy dwie informacje, dobrą i złą. Dobrą taką, że ten zarodek jest wzorowym zarodkiem, czyli lepszej jakości niż poprzedni zarodek, że jest no jakby super zarodkiem po prostu. To była super dobra informacja, ale była także zła informacja. Lekarz już po pierwszej naszej procedurze zaniepokojony tym, że tylko jeden zarodek przy tylu komórkach jajowych, że to jest bardzo niski wynik i też konsultowałam się u lekarza w klinice niepłodności in vitro tutaj w Warszawie i też był taki no, sceptyczny po prostu, jak zobaczył te moje wyniki, bo pokazywałam mu ile było zapłodnionych komórek, ile jest zarodków. Więc nie tylko tego naszego lekarza to mocno, mocno zaniepokoiło. No ale nasz lekarz w Krakowie to po prostu przy okazji tej drugiej punkcji zbadał i okazało się, i wtedy się dowiedziałam, wiecie, jakby czekając już na transfer i z tą informacją, że mamy tylko jednego zarodka i po przejściu tej hiperstymulacji i tak dalej, dowiedzieliśmy się, że nasz problem tkwi nie tylko po stronie plemników, który właściwie ten problem już został rozwiązany operacją, ale także po stronie komórek jajowych, bo absolutna większość moich komórek jajowych nie produkuje białka wtedy, kiedy powinna i, no, i te komórki działają tak, jakbym była po chemioterapii. I to było chyba takie zdanie, które nas wbiło w krzesło, bo pokazuje jakby powagę problemu i powagę sytuacji. Ja starałam się wymienić wszelkie możliwe, no wymieniłam wszelkie możliwe rzeczy, nie wiem, czy leczenie, czy choroby, czy jakieś operacje, jakie w życiu miałam, i czy zdjęcia rentgenowskie. Żadne z nich nie mogło spowodować takiego skutku. Ja nigdy nie przechodziłam chemioterapii i nie wiadomo, co się stało, jak to możliwe, że te moje komórki jajowe no, nie działają, nie wiem jak to określić. Więc raz, że w tym kontekście ten nasz jeden, wiecie, super jakości zarodek wydawał się no cudem w sumie, że się udało go w ogóle pozyskać. Druga sprawa, że jeżeli się ta próba nie uda, to czy w ogóle jeszcze się uda pozyskać jakiś zarodek? Się okazuje, że nie ma szans na, no, że jest po prostu hardkor, jeżeli chodzi o ten temat, o temat stworzenie zarodka genetycznie naszego. I lekarz mówił, żebyśmy się skupili na tym, że ten transfer naprawdę ma szansę się udać, że ten zarodek jest naprawdę super jakości, że nie ma co być też negatywnie nastawionym i tego się trzymać. No ale dopytywaliśmy, no dobrze, a co jeżeli się nie uda? To jednak jest dopiero druga nasza próba. Mieliśmy kontakt z tym, że często nie udaje się i za trzecim, i za piątym razem. I wtedy, wiecie, no musieliśmy skonfrontować się z taką perspektywą, że jeżeli ten transfer się nie uda, to oczywiście możemy, no ile, nie wiem, ile oszczędności jeszcze mamy, ile pieniędzy jeszcze jesteśmy gotowi wydać, to tak próbować i po tym jednym zarodku za każdym razem starać się uzyskać. No albo drugą perspektywą, może bardziej racjonalną, może bardziej rozsądną, byłaby adopcja zarodka. Te parę lat wcześniej, jak myślałam o dawstwie, jak myśleliśmy w ogóle razem o dawstwie, wtedy dawstwie nasienia, to nie czułam się na to otwarta, ale przez tych kilka lat jednak trochę książek przeczytałam, trochę dojrzałam, trochę większą już miałam wiedzę na różne tematy, też i na temat adopcji, więc sam temat adopcji też pomógł mi się oswoić z taką ideą i w ogóle perspektywą, co to znaczy w ogóle genetyka, co to znaczy to pokrewieństwo genetyczne, na ile ono jest dla mnie ważne, czy jest kluczowe, co to... Jakoś po prostu ten temat przepracowywałam przez te parę lat. Ale mimo wszystko sytuacja, w której zaraz mam mieć transfer, jest on obarczony taką wysoką szansą i takim wysokim ryzykiem utraty tej szansy, że mamy, że wiecie, jest ta szansa na to biologiczne.
dziecko, genetyczne dziecko. Z tego powodu był to dodatkowy taki stresor, mimo że no już nie brakowało mi stresów i ogólnie ten czas przed drugim transferem także należał raczej do trudniejszych, psychicznie przede wszystkim. I to był też moment, kiedy rozpoczęłam wolne, kiedy skończyłam nagrywanie. Wtedy po tej wizycie u lekarza już zaczęłam brać leki, no, hormony przygotowujące do transferu i szybko zaczęłam słabnąć, no, tracić siły i być taka na przydechu, cały czas jakby sapałam i tak dalej. Nie wiem, jakoś tak bardzo mnie to osłabiło. I te ostatnie vlogi, które przed przerwą nagrywałam, nie wiem, czy to słychać, ale chyba widać, że jestem taka trochę no, zmęczona. To właśnie z tego powodu. Więc na jakieś 2 tygodnie przed transferem zakończyłam wszelkie nagrania i po prostu odcięłam się od internetu, żeby zrobić to, co mogę. Starałam się podejść do tego racjonalnie. To, co będę w stanie, to zrobię. Jakby mamy te szanse, ale nie mogę się fiksować na tym punkcie, że jejku, jak się nie uda, to koniec świata. Jak się nie uda, to po prostu koniec naszych, nie wiem, nadziei. Starałam się podejść do tego zadaniowo, no, jak to mówią, zaufać procesowi, strasznie trudne w praktyce do zrobienia. Chodziłam do osteopatki też, to mi jakoś tak, pamiętam, że bardzo było dla mnie wspierające, ale no ona pomagała mi, masowała mi też i macicę, brzuch, wiecie, no w ogóle też rozluźniała, żebym nie miała spięć w organizmie, więc to plus i psychoterapia i jeszcze ostatnie nasze spotkania terapii dla par. To wszystko bardzo, bardzo mi pomogło, też pojechaliśmy sobie na wakacje, które no były takie trochę smutne, ja no nie potrafiłam się tak super cieszyć, już nie było tej ekscytacji, tak, z tej pierwszej próby, tylko jednak było dużo takich smutnych i trudnych myśli i też ta świadomość no po prostu była trudna tego, że naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji, że to jest super niesprawiedliwe i znowu zaczęłam przeżywać tę niesprawiedliwość i nawet nie to, że dlaczego my, jakoś tak nie miałam tego pytania, tylko bardziej miałam taki ogromny żal do, nie wiem, losu, że to jest takie niesprawiedliwe, że tyle zrobiłam, że tak bardzo się starałam, że razem się tak bardzo staraliśmy i że tak bardzo zawsze chciałam mieć dzieci, a że nawet nie miałam nigdy na to szansy i nawet o tym nie wiedziałam. I że to jest takie trudne i takie smutne i takie niesprawiedliwe. Myślę, że wybrzmiewa jakby ciężar całego tego procesu i to, jak to jest psychicznie i fizycznie obciążające, ale jest także obciążające finansowo. Staraliśmy się zliczyć, ile nas kosztowało in vitro i nie było to łatwe. Jest taki hasło, że in vitro jedna próba kosztuje 12 tysięcy złotych i pewnie tak jest, bo z tego co widziałam taka może podstawowa procedura tyle może kosztować. Ale w naszym przypadku, w takim trudniejszym przypadku, w którym była potrzebna dodatkowa operacja, właśnie ona, sama ta operacja kosztowała około 10 tysięcy złotych. Potrzebne były różne dodatkowe opcje. Robiliśmy też badania genetyczne, to był też koszt około 2 tysięcy złotych. Te dodatkowe opcje, mam tu na myśli, czy embryoglu, czy takie nacięcie też w laboratorium, delikatnie tej komórki, żeby zarodek łatwiej się wydostał w macicy. Mam nadzieję, że nie, jakoś bardzo nie zniekształcam tego, czemu to ma służyć. Wybaczcie, że też nie spiszę jakoś tak, wiecie, precyzyjnie, co gdzie kosztowało, bo tych badań było bardzo dużo, wiele badań musiało być powtarzanych, zawsze musiały być świeże badania, najdalej sprzed 3 miesięcy do każdego zabiegu. Wizyt u lekarza była masa. Doliczyliśmy się tego, że pierwsza nasza próba, tak łącznie, wszystkie badania, wszystkie wizyty, wszystkie zabiegi, wszystkie dodatkowe jakieś właśnie usługi, nawet to, że ICSI, a nie klasyczne in vitro, to też jest jakby droższa opcja. Cała pierwsza procedura to było około 28-30 tysięcy złotych, natomiast druga procedura, z uwagi na to, że już nie było tej operacji, około 20 tysięcy złotych, więc łącznie te dwie procedury to był koszt raczej nie mniej, ale około 50 tysięcy złotych. I to są duże pieniądze. Mieliśmy ten przywilej, że mieliśmy po prostu oszczędności i
nie musieliśmy się tym stresować. No oprócz tego, że fajniej byłoby oszczędności, prawda, przekazać na jakieś super wakacje, czy wiele super wakacji, czy nie wiem, zaoszczędzić i coś gdzieś zainwestować. Niemniej dla nas to była no jednak najważniejsza inwestycja i samo to, że mogliśmy mieć komfort niestresowania się chociażby pieniędzmi i do tego korzystania właśnie czy z psychoterapii, fizjoterapii, tak jak wspomniałam, bo to także były takie dodatkowe koszta, o których które można pominąć, a to je by trzeba było jeszcze doliczyć do tego wszystkiego. Plus mieliśmy także ten komfort, że w każdej chwili wiedzieliśmy, że możemy poprosić o pomoc też finansową rodziców Kamila i to było też ogromny przywilej, więc myślę sobie o tym, że jak dużo jeszcze trudniej byłoby nam, gdybyśmy musieli stresować się jeszcze tym aspektem i gdyby on jakby miał zaważyć na naszych decyzjach, jeżeli chodzi o leczenie niepłodności. Kiedy wróciliśmy z wakacji, jeszcze parę dni takiego mieliśmy spokoju, no i pojechaliśmy do Krakowa na zabieg transferu i wciąż starałam się podejść po prostu do tego zadaniowo, ani za bardzo się nie nakręcać, ale też nie dołować się i chyba trochę to zrobiłam na takim wszystko autopilocie, ale raczej z totalnie sceptycznym przekonaniem, mimo że czytałam dużo, że trzeba mieć nadzieję, trzeba myśleć pozytywnie, bo to także pomaga, ale nie byłam w stanie po prostu. Jedyne, co mogłam zrobić, to myśleć w miarę racjonalnie i po prostu skupić się na tym, żeby robić to, co trzeba zrobić, bo tyle jestem w stanie. Ale miałam bardzo silne poczucie i tak wszystkim mówiłam, nie wiem, bliskim, czy tak sama myślałam, że to jest po prostu 1 na 100, 1% szansy, że ten transfer się uda. Jeżeli nie, to i tak damy radę, i tak sobie poradzimy, i to nie jest koniec naszego życia. I samo to, wiedza na ten temat, że jakby ja to wiedziałam, to nie była kwestia nadziei, że nie wiem, rozpadniemy się, że koniec, coś tam. Ja po prostu wiedziałam, że my sobie z tym poradzimy, chociaż będzie to cholernie trudne. O tym, jak wygląda transfer, wspominałam, no, jest to lekki zabieg, można przejść sobie po śniadanku i nie ma w ogóle żadnego uśpienia, po prostu tak jak badanie cytologii, tylko że jest i lekarz, i pani pielęgniarka, i pani embriolożka za szybą, która kontroluje to, co się tutaj dzieje, oni mają tam różne ekraniki, no ale z perspektywy mnie jako pacjentki, no to po prostu siedzę sobie parę minut, oni tam działają, a później jeszcze 10 czy 12 minut sobie tam leżałam i po tym czasie tak naprawdę wstałam, mogłam już normalnie sobie funkcjonować. Może odradzane mi były sporty ekstremalne, ale tak ogólnie mogłam już sobie normalnie funkcjonować. I nawet po zabiegu, co ciekawe, już byłam dalej taka zmęczona, ale nie czułam się gorzej niż przed. I przez te następne 10 dni do badań beta-HCG też w ogóle całkiem nieźle się czułam i miałam poczucie, że lepiej niż po poprzednim transferze, co w ogóle no także wpływało na mój coraz większy sceptycyzm. I kiedy 10 dnia zrobiłam badania i wieczorem przyszły wyniki, to poprosiłam Kamila, żeby on je przeczytał, że chciałam je usłyszeć jego głosem, bo najgorsza informacja wypowiedziana jego głosem no jest dużo dla mnie łatwiejsza do przyswojenia niż gdybym ja miała to przeczytać. I Kamil zobaczył te wyniki i pyta się mnie: Jola, a ile było poprzednio, jakby kiedy się nie udało? Ja mówię, że tam wynik był 1,8, nie wiem, 1, coś tam. I on mówi: wiesz co, to chyba się udało. Wynik był 300. Bo lekarz od razu, bo tam SMS-owaliśmy do niego, mówi, żeby po 2 dniach powtórzyć, po 2 dniach było 800. Następnie skierował nas tutaj w Warszawie do ginekologa, też w klinice in vitro, który stwierdził, też potwierdził ciążę i potwierdził pęcherzyk ciążowy w macicy, czyli tam, gdzie powinien być. No i słuchajcie, ten pęcherzyk sobie rósł przez właśnie ostatnie 4 miesiące, kiedy nie byłam w stanie do Was tutaj gadać, nagrywać, bo byłam w stanie rozkładu totalnego i te pierwsze 4 miesiące ciąży, bo jestem w ciąży.
były cięższe niż wszystkie moje koleżanki mówiły, że może być. Więc znowu hardkorowo oczywiście musiałam tego doświadczyć, ale żaden problem dla mnie. W momencie, kiedy wiem, że jest tego cierpienia sens tak jakby dosłowny i tak konkretny. Bardzo stresujący to oczywiście był czas i to przy innej okazji może się powiem o swoim doświadczeniu ciąży. Niemniej jestem teraz w połowie już i dzisiaj też kończę 34 lata, więc taki wyjątkowy moment. Dlatego chciałam bardzo dzisiaj opublikować ten film i całość opowiedzieć. W całej tej historii takiej trudnej bardzo mocno myślę sobie o tym, jak ogromne mieliśmy szczęście, jak ogromny przywilej, że udało się już za drugim razem, już przy drugiej próbie. No i tak wygląda sytuacja. Z góry dziękuję za wszelkie gratulacje. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi i wciąż nie dowierzamy, chociaż mam wrażenie, że powoli zaczynam czuć pierwsze ruchy dziecka, więc to jest taki też dowód już nie tylko na ekraniku u lekarza, ale taki realny, ale jeszcze nie wiem, czy to jest to na pewno. Nie mam jeszcze pewności. Jeżeli macie jakieś pytania co do tej naszej drogi, naszych doświadczeń, to tak jak mówiłam, napiszcie w komentarzu. Także chciałam podkreślić, że jeżeli, nie wiem, wasz lekarz mówi, że coś jest inaczej niż ja powiedziałam, to oczywiście, że on ma rację, bo ja jestem tylko pacjentką. Powiedziałam o naszym doświadczeniu i wasze może być zupełnie inne. Może się tylko wydawać podobne, a tak naprawdę wiecie, no też nie mówię o 100% wszystkiego, wszystkich naszych wyników i tak dalej. Zawsze to wszystko jest w gestii lekarza, więc przede wszystkim trzymam kciuki, jeżeli leczycie niepłodność, żebyście trafili na super specjalistów. No i ja mogę tylko ogromnie podziękować doktorowi Jakubowi Wyrobie z kliniki w Krakowie i to miejsce polecam wam bardzo, bardzo, jeżeli potrzebujecie leczenia właśnie w tym zakresie. Mam nadzieję, że cała ta historia też trochę wam tłumaczy, jak czasem łatwo, wiecie, wpaść w taką pułapkę, że wiemy, co się dzieje u jakiegoś influencera albo coś tam wiemy o jego życiu, no bo przecież pokazuje, jak my na przykład we vlogach, tyle, to się wydaje, że prawie wszystko, a jednak to jest bardzo mały wycinek, także pamiętajmy o tym, że nie znamy historii innych osób i właśnie niepłodność jest też czymś takim i leczenie niepłodności, czego nie widać na zewnątrz. Dzięki, do zobaczenia, cześć!